Witam. Pokażę taki krótki filmik informacyjny na temat tam obróbki blacharskiej, no jakieś tam rzeźbienia. Tak to wygląda z daleka. Oczywiście z daleka wszystko ładnie wygląda i równo jest. Więc wejdę na rusztowanie i zobaczymy to z bliska. Oczywiście nie jest to tak łatwo tutaj wszystko zrobić, bo ta lukarna potrzebuje trochę pracy. Rzeźba taka troszkę. Tutaj dachówki krawędziowe są już rozmierzone, dopasowane. Wszystko pasuje ładnie. Odstęp jest około 1,5 cm. 1,5 tam, nie pamiętam dokładnie. Tutaj jest również odstępik ładnie zachowany. Tam jest dopasowane u góry, ale nie jest jeszcze robiona tamta strona. Pierw musi być tutaj docięte, a następnie tam będzie robiona najłatwiejsza strona z tamtej strony. Więc tu jest rozmierzone. Tutaj mamy również rozmierzoną lukarnę. Dachówki również z tej strony. Z tej strony jest podobnież. No i zaraz tutaj omówię tą stronę. Na górze oczywiście trzeba sobie było ułożyć rusztowanie, ażeby bez problemu dojść i docinać lukarny, dachówki na lukarnie, czyli pomost wiszący, tak jakby ta dachówka zaraz pójdzie tam, tu na razie sobie leży. Tutaj kosz został ogarnięty. Najprościej gąsiorki przymocowane. Został ten kosz tutaj z tej strony. No i w ogóle ta cała strona, lukarnia i tamta. Tamta jest prostsza strona do zrobienia, bo wiadomo, że jest tylko opierzenie w koło komina. Objechać, znaczy się komin objechać i jeden kosz. Nie jest długi. 6 metrów około ma. Także pierw kosz i później tutaj komin. Tutaj z tej strony również ten kosz został docięty. Te dachówki krawędziowe z tej strony zostały również dopasowane. Wszędzie pełno rusztowania. Teraz tutaj ta łata została ścięta pod spodem, żeby nie splaszać tej blachy, która została zrobiona na rąbek czy zagięta tam w taki sposób, że po prostu nic się tam nie przedostanie. I to, co wspominałem wcześniej, tutaj jest troszeczkę niżej ta kalenica, gąsior dojdzie do tego i bez problemu się go tam urzeźbi. Teraz tutaj jest ciężko to zrobić. Tu jeszcze przyjdzie uszczelniacz w koło tego dekla, żeby trzymał się z tym gąsiorem. Oczywiście on jest tam przykręcony i zamalowany farbą. Dobierze się tą farbę. Teraz tutaj. Tutaj trzeba było się trochę narzeźbić. Ta blaszka, oczywiście dachówka wycięta i blacha jest na wierzchu, żeby woda, która tu się dostanie, spłynęła sobie po dachówce. Tutaj jeszcze będzie zabezpieczone taśmą, powiedzmy na razie, bo przyjdzie tu ocieplenie 12 cm, także całkowicie zakryje tą szczelinę tutaj. Będą mogli oderwać tą taśmę, dam tu ołowianą taśmę. I jeżeli będzie zrobiona tu elewacja, to wtedy ci, co będą tu robili, mogą wsunąć blaszkę sobie pod spód, zanitować, ewentualnie tylko wsunąć i przymocować do tego narożnika, który tu będzie od ocieplenia. Teraz tak, tu, żeby zrobić sobie
tą część tego kosza, trzeba będzie pierw wyrzeźbić tutaj tą stronę, prawda? Bo jeżeli zrobimy ten kosz, to będzie gorzej później tutaj, z tą stroną. Dlatego pierw trzeba zrobić tą stronę i w następnej kolejności zrobić ten dłuższy kosz. A żeby go zrobić, również trzeba będzie tutaj przymocować ramę, czy połówkę ramy, dać wspornik i zrobić takie wiszące rusztowanie, a żeby tutaj nie stawać, nic nie połamać. To się wówczas rozbierze i się wykombinuje. Więc tak, tak to wygląda. Te dachówki, które są tam pod spodem, zostały wyszlifowane. W sumie ta jedna bardziej, bo tamta została niedużo zeszlifowana, tylko tutaj. Ale też. Blacha została przedłużona, co wspominałem wcześniej, bo i tak po prostu nie pasowało z wymiaru i z długości tych blach. Także tu, gdzie mi wyszła na końcu kantówki, tam się po prostu skończyła i tu ją dopasowałem, przymocowana, zagięta, żeby nie oderwało się to i trzymało się dosyć stabilnie. Teraz tutaj nie mocowane jest to, ta blacha od kosza, no bo i po co? Jeżeli położę tutaj na to dachówkę, ona się tam automatycznie sama leciutko dociśnie. Ale nie jest ona przymocowana dlatego, bo tu się zrobi taki garbik i być może woda mogłaby się przedostać, po prostu ma tu górkę i dlatego lepiej niech to będzie w taki sposób, się nie przedostanie, zahamuje tutaj ewentualnie pędzącą wodę z dachu. Teraz tak, to przychodzi tu, to przychodzi tutaj. Tam spód oczywiście również jest wyszlifowany w taki sposób, żeby nie przedziurawić całej dachówki, żeby tutaj został materiał i ta glazura. Jedna była zepsuta, jest tutaj druga. W ten sposób zostanie to przymocowane tutaj na wkręta, dociśnięte. No i tu zacznie nam to utwarzać linię kosza. Czyli też tam trzeba będzie mocowanie zrobić, sznurek i dociąć. Tutaj już jest to zrobione. Tak to wygląda. Nie ma tu żadnej taśmy Vacaflexa. Jest blacha. Z blachą Titan Zinc by było łatwiej, bo wiadomo, że można zalutować, wygiąć, jest miększa. A ta jest niestety twarda. Trzeba sobie jakoś tam poradzić. Można by było całkowicie tutaj ściąć ten kosz, tu do końca, żeby po prostu ta woda nie wpływała tutaj pod to. Nie wpływała, nie, ta dachówka nie blokowała ją, ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. W każdym razie ta dachówka ochrania tą blachę i nie podnosi się bardziej tutaj ta blacha. Jest to tam zaklepane na półokrągło trochę, no i trzeba będzie tutaj wyrzeźbić tą stronę. Tutaj oczywiście dachówki będą docięte z trójkąta. Tamtą stronę, tutaj, tu przychodzi opierzenie z blaszki. 2 cm akurat wyszło do tej blachy, która tutaj będzie. Nie jest, nie będzie krawędziowej dachówki, no bo nie pasuje. To jest raz, a drugie, jakby się dało tą krawędziową dachówkę, można by było tam bardziej wysunąć i tak dalej, wykombinować wcześniej, ale jest bez sensu, bo tutaj mamy do tego 18 cm. Opierzenie przychodzi 12, czyli zostanie 6 cm bez problemu, żeby sobie obrobić tą elewację. Czyli ta krawędziowa jest niepotrzebna. W ogóle widziałem, gdzieś tam sobie uprosili to cieśle czy dekarze. W ogóle nie dawali tego daszku tak jak tutaj jest z projektu, tylko po prostu go zrobili dalej, tutaj. Wymierzyli sobie krawędziowy, nie było w ogóle tej krokwi, zakończyli dach tutaj. I tutaj była ściana ocieplona, ta część ściany i tak dalej. Tutaj jednak trzeba będzie wyrzeźbić, ewentualnie ta nadbitka, która tutaj jest widoczna, będzie potrzebowała jeszcze jakiejś listwy maskującej, która będzie właśnie leżała sobie na tych ściętych dachówkach, bo to z dołu, jeżeli ktoś podejdzie, będzie widział i tu musi być ładne. Później zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
tą blaszkę, która tutaj jest, można by było ją dociąć w ten sposób, w stronę rynny bardziej, tak? Ale nie ma to aż takiego znaczenia, jest taki sposób docięta. I tam również będzie też, tak jak widać, jest tam po prostu, można by było powiedzieć, że ta blacha za krótka. Ale te dachówki nie są przykręcone, te ostatnie, więc zdemontuje się to, przedłuży się tą blaszkę i bez żadnego problemu utworzy się coś takiego jak tutaj. No i to by było na tyle tu z tej strony. Ta strona jest również podobnie. Zostało to ułożone wcześniej, dlatego że przy docinaniu tej lukarni kosza jednego i drugiego, żeby po prostu membrany nie zabrudzić, częściowo została ułożona dachówka i no i tutaj ta strona jest prostsza, bo mamy tylko jedną blaszkę do przedłużenia. Te dachóweczki trzeba będzie zdemontować, ściągnąć te. Ta jest nieprzykręcona, ta też nie jest przykręcona, podnieść, przesunie się i w następnej kolejności trzeba będzie właśnie tutaj również unieść tą blaszkę do góry, przedłużyć do tej dachówki, która tutaj się znajduje i później ją tutaj w taki sposób wyciąć na pasie nadrynowym, albo można po prostu ze skosa tu tą stronę. Zostanie ona wycięta tak jak tam na pas nadrynowy, bo jeżeli byśmy kładli tutaj dachówkę, ktoś by się uparł, tu by była dachówka i tu, i chciałby ją włożyć pod spód, przy tej blasce jest to jednak niewygodne, żeby zrobić, dlatego proszę przeciągnąć ją na następną i tu po prostu nie będzie dachówki pod spodem, tylko blacha. Nie wiem jak inni to robią, ale chciałbym zobaczyć, bo nigdzie nie widziałem, nie podglądałem. Tak to wygląda tutaj. Nic nadzwyczajnego. Tutaj również to samo.